Witam! Przedstawiam jedne z najpopularniejszych modeli skręcanych chwytów ProX. Dwie pierwsze, klasyczne wersje GP93 i 51A o okrągłym przekroju można dostać w cenie około 25 zł. Pozostałe dwie, bardziej komfortowe, ergonomiczne odmiany GP85 i 80 z dodatkowymi łóżkami wspierającymi nadgarstki zbliżają się już do około 30 zł. Chwyty przychodzą zapakowane w takie ładne kartoniki, konstrukcyjnie bardzo zbliżone do wielokrotnie droższych chwytów Ergona i to uznaję za plus. Końcówki, barendy lub jak ktoś woli korki, za to przypominają te z pionkowych produktów Essie i to już dla mnie minus. Są bardzo cienkie, na pewno dużo nie zniosą i rysują się już po pierwszym oparciu o coś twardego. ProX-y są mocowane na kierownicy za pomocą dwóch aluminiowych obejm mających taki sam kształt, które można między sobą wymieniać. Jedynie zewnętrzne zaciski 85 są minimalnie szersze, ale jak się ktoś uprze, też będą działały. Jak widać, okrągłe wersje są wykonane z dość twardej, nie lepiącej się gumy, przez co nie mają zbyt dużych właściwości tłumiących drgania, ale dzięki temu pewnie też nie skończą jak te nie nadające się już do jazdy stare dartmury. Wersje ergonomiczne wyglądają podobnie, ale niech Was to nie zwiedzie. Mimo zbliżonego kształtu, 80 jest dużo miększa i znacznie lepiej leży w dłoni. Nie liczcie jednak na to, że ich konstrukcja będzie tak dopracowana jak Ergony, które za sprawą swojej budowy oraz pojedynczej obejmy są dużo lżejsze i na pewno posłużą o wiele dłużej, jednocześnie kosztując o wiele więcej, więc coś za coś. Mimo wszystko te chwyty to bardzo ciekawa, budżetowa opcja, w cenie, w której inne firmy oferują same obejmy lub śrubki do nich, ProX daje wiele różnych modeli i wersji. A w tej półce cenowej wybór skręcanych chwytów nie jest zbyt duży i moim zdaniem 25 zł to cena, która jest warta ryzyka. Więc jeśli masz jakieś rozpadające się stare gripy, to warto dać szansę ProX-owi. Wersji 93 raczej nie polecam, ale 51 jest już ok. Tak samo, jeśli chcesz super miękkie chwyty ergonomiczne i waga nie gra dla Ciebie roli, to 80-ki mogą być bardzo ciekawym pomysłem.
dzięki za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!